Witam Państwa. Ewa Koziara, kandydatka na wójta gminy Konstantynów. Chciałabym przedstawić kandydatów na radnych z listy Prawa i Sprawiedliwości do Rady Gminy Konstantynów i powiedzieć parę słów o naszym programie wyborczym. Przede wszystkim chcielibyśmy się skupić na tym, żeby w Konstantynowie żyło się po prostu lepiej. Co wiąże się z tym, że najważniejszą sprawą, i to we wszystkich sołectwach, są drogi gminne. Następną kwestią, którą chcielibyśmy poruszyć, jest powołanie zakładu komunalnego, który zająłby się administracją wodociągu gminnego, oczyszczalni ścieków, zająłby się również utrzymaniem dróg gminnych przez cały rok, utrzymaniem oświetlenia i właśnie tych wszystkich spraw związanych z gospodarką komunalną na terenie gminy. Obecność zakładu w Konstantynowie pozwoliłaby obniżyć koszty wody i koszty ścieków. Pozwoliłaby również na to, że na bieżąco drogi gminne byłyby utrzymywane, a więc zimą odśnieżane, latem koszone pobocza oraz na bieżąco prowadzona byłby remont dróg, nieutwardzonych dróg gminnych. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj w parku Platera przed pałacem, który powinien być perełką gminy Konstantynów, bo takich zabytków już dzisiaj coraz mniej. I też mamy pomysł na zagospodarowanie, przede wszystkim modernizację pałacu, odnowienie parku, tak żeby służyło to mieszkańcom i gminy Konstantynów, ale też i przyjezdny. Pałac Platerów powinien być atrakcją turystyczną regionu i chcielibyśmy też tym się zająć. Potrzeb gmina Konstantynów, mieszkańcy gminy Konstantynów mają dużo, ale myślę, że przy współpracy jesteśmy po kolei załatwiać te sprawy. No i przede wszystkim trzeba właśnie też przygotować taki plan działania, ale o tym to będę chciała rozmawiać z mieszkańcami gminy po wyborach, oczywiście jeśli wygram. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Jakoniuk, kandyduję do Rady Gminy z okręgu Antolin-Gnojno. Chciałabym, aby w Antolinie powstała świetlica wiejska i plac zabaw dla dzieci. W Gnojnie, aby Gnojno miało udostępnioną dla mieszkańców bardziej świetlicę wiejską i także, aby powstał plac zabaw dla dzieci, a także, aby była lepiej utrzymana i poprawiona droga dojazdowa do Gnojna. Dzień dobry, nazywam się Bożena Klimczuk, mieszkam w Konstantynowie. Chciałabym utworzyć na naszym osiedlu bloków na powietrzną siłownię i mały placyk zabaw, żeby mamy z dziećmi mogły same ćwiczyć i dzieci też mogłyby tam się razem bawić z rodzicami. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Kowaluk, kandyduję z okręgu Wandopol, Kolonia Konstantynów. W swoim okręgu chciałbym rozbudować oświetlenie uliczne przede wszystkim, ponieważ to jest jedyny kierunek nowej budów domów w Konstantynowie. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Szczukowski, kandyduję z okręgu Konstantynów. Chciałbym się zająć rozbudową i modernizacją obiektu sportowego. Dzień dobry, nazywam się Waldek Pajor, startuję z okręgu Komarno-Kolonia. Jestem już kandydatem drugą kadencję na radnego gminy Konstantynów. Priorytetem byłaby budowa dróg. Nawierzchnia powinna być z lepszego materiału. Staram się to załatwić. Obecny wójt nie daje sobie z tym absolutnie rady. Witam, nazywam się Grażyna Ciołek. Jestem kandydatką z Zakalinek Kolonii. Przede wszystkim chciałabym dalszego kontynuowania
rozbudowy i dróg wiejskich i być może udałoby się oświetlenie jakieś jeszcze pociągnąć. Dzień dobry, nazywam się Śledzki Mariusz. Kandyduję z obszaru z Okolinki Wieś. Przede wszystkim chciałbym budować dróg. Dzień dobry, nazywam się Justyna Warchoł. Startuję do Rady Gminy z miejscowości Wólka Polinowska. Chciałabym się zająć uporządkowaniem oświetlenia w miejscowości Wólka Polinowska. To jest główny mój priorytet. Nazywam się Marek Sawczuk, kandyduję na radnego z miejscowości Konstantynów. Moją najważniejszą rzeczą, priorytetem, że tak powiem, będą młodzi ludzie. Będą dzieci, będą młode matki. Przede wszystkim chciałbym doprowadzić do tego, żeby w szkole podstawowej, gdzie mamy ponad 500 uczniów, żeby był gabinet dentystyczny, żeby był stomatolog, żeby można było zadbać o nasze dzieci, bo to jest naprawdę tragedia. Poza tym na pewno plac zabaw będzie otwarty tak długo, jak ostatnie dziecko będzie się bawiło, a nie zamykany o godzinie 20. Poza tym ulice takie jak ulica Marszałka Piłsudskiego, Kardynała Wyszyńskiego. Chciałbym, żeby na tych ulicach dwóch były zamontowane progi zwalniające. Poza tym mam jeszcze dużo pomysłów, ale to nie czas na teraz. Także serdecznie dziękuję i namawiam do głosowania na naszą kandydatkę na wójta i na nasz zespół. Nazywam się Mariola Łukijaniuk, mieszkam w Wichowiczach, startuję do Rady Gminy Konstantynów z Wichowicz i Witoldowa. Głównym priorytetem jest chodnik i oświetlenie. Dzień dobry, nazywam się Leszek Szewczuk. Kandyduję z Komarna i z Solinek. Moim największym zadaniem byłoby zrobienie chodnika we wsi Komarno, udostępnienie świetlicy mieszkańcom wsi. No i najważniejsze byłoby to, żeby mogli ludzie korzystać ze świetlicy w każdej chwili. Tak samo i jest boisko szkolne zamknięte cały czas, żeby ludzie mogli korzystać z boiska. No i prosiłbym wszystkich mieszkańców o głosowanie na mnie, ponieważ tych spraw jest bardzo dużo do zrealizowania i uważam, że z nową panią wójt myśmy by to zrobili. Dzień dobry, nazywam się Jolanta Rusecka. Kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości do powiatu w okręgu numer 1. Moim priorytetem będzie utworzenie ścieżek rowerowych na terenie przynajmniej tych trzech naszych gmin. Uważam, że to jest najistotniejszy w tej chwili problem, żeby można było swobodnie podróżować na rowerze, dojeżdżać również do Białej. Znajdziecie mnie Państwo na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 1 pod pozycją numer 1. Dziękuję. Zachęcamy Państwa do udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października. Prosimy o zaufanie i oddanie głosu na mnie i na moich kandydatów do Rady Gminy. Dziękuję.